Jak co roku w rocznicę powstania Policji Państwowej, bolesławieccy policjanci spotkali się na uroczystej zbiórce. Poza nimi uczestniczyli w niej zaproszeni samorządowcy i specjalni goście. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia historii tej formacji. 98 lat temu Sejm II Rzeczypospolitej przyjął ustawę, mocą której została utworzona Policja Państwowa. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna policja obchodzi swoje święto 24 lipca. W roku 1939 korpus policyjny liczył około 30 tysięcy funkcjonariuszy. Na początku II wojny światowej, w czasie kampanii wrześniowej, zginęło prawie 2 tysiące policjantów. Około 12 tysięcy trafiło do sowieckiej niewoli, a prawie 6 tysięcy z nich zamordowano wiosną 1940 roku w Miednoje. Od II wojny światowej policja przestała istnieć i po okresie funkcjonowania milicji obywatelskiej w 1990 roku powołano ponownie policję. Święto tej formacji jest zawsze okazją do awansów i odznaczeń. W tym roku spotkały one szefostwo bolesławieckiej komendy. Niżej wymienionych policjantów z dnia 24 lipca mianuje na stopień młodszego inspektora, podinspektor Dariusz Borski, podinspektor Ryszard Podbucki. Rozkaz podpisał panie, panowie sterowie, komendant główny policji, nadinspektor Jarosław Szymczyk. Również kilkudziesięciu policjantów z bolesławieckiej komendy otrzymało awanse na wyższe stopnie. Młodszy aspirant Lorenz Sylwia, dzielnicowy komendy Petrolej Policji w Bolesławcu. Młodszy aspirant Surus Grzegorz, detektyw Wydziału Kryminalnego. Młodszy aspirant Wiśniewski Marcin, asystent Wydziału Ruchu Drogowego. Młodszy aspirant Zatorska Kinga, detektyw Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Policjanci z kolei podziękowali samorządowcom, z którymi na co dzień współpracują, a którzy okazjonalnie obdarowują komendę i posterunki rzeczowymi prezentami. Władze samorządowe przekazały do policji nagrody oraz upominki. Starosta bolesławiecki przekazał 2,5 tysiąca złotych na zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych. Prezydent miasta Bolesławiec przekazał 10 drukarek. Burmistrz miasta Nowego Odzie przekazał komputer wraz z drukarką. Wójt gminy Warta Bolesławiecka wyróżnił nagrodami finansowymi policjantów posterunku Policji w Warcie Bolesławieckiej. Aspiranta sztabowego Krzysztofa Cechnera, starszego aspiranta Warchoła Michała, młodszego aspiranta Kołodzieja Wydemara, aspiranta Czarnotę Michała, aspiranta Faltyna Krystiana, starszego posterunkowego oświaty Mateusza. Świąteczne życzenia złożyli policjantom przedstawiciele lokalnych samorządów. Pragniemy złożyć Państwu serdeczne gratulacje, podziękować za bardzo dobrą współpracę, życzyć wszystkiego najlepszego, pomyślności w realizacji trudnych zadań służbowych. Chcielibyśmy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę. Zadania statutowe miasta, gminy pokrywają się z Państwa celami i zadaniami. Można powiedzieć, że wszystkim nam bardzo zależy na zachowaniu bezpieczeństwa i tworzeniu atmosfery przyjaznej dla naszych mieszkańców. Bardzo ważny jest również aspekt profilaktyki, edukacji i za wiele tych działań chcielibyśmy razem z panem przewodniczącym Państwu serdecznie podziękować. O współpracy dobrze wypowiadali się i pozostali samorządowcy i przedstawiciele instytucji, które współpracują z policją na niwie utrzymania porządku publicznego. Głos zabrał też zastępca komendanta wojewódzkiego policji. Chciałbym Państwa zapewnić, że profesjonalizm polskiej policji, to jak polska policja pracuje, jakie osiąga wyniki, jest przełożeniem na ocenę publiczną i wszelkiego rodzaju
Wyniki opinii publicznej mówią o jednym, że Polacy czują się w Polsce bezpiecznie. I taka jest prawda. Jest to zasługa nie tylko policjantów, ale również wszystkich służb do tego powołanych, między innymi samorządowcom. Bardzo wam serdecznie dziękuję za pomoc, za przekazane dzisiaj prezenty. Te wszystkie narzędzia będą służyły tylko jednemu, aby polepszać stan bezpieczeństwa, poprawiać jakość pracy policjantów. Komendant wyraził też nadzieję na to, że już w tym roku rozpocznie się budowa nowej siedziby Bolesławieckiej Komendy Policji. Wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Mamy teren, mamy w zasadzie otwarte przetargi, jeżeli chodzi o zamówienie dokumentacji technicznej. Pieniądze na tę inwestycję zapewniła ustawa modernizacyjna przyjęta przez rząd.